powinno być sprawdzenie takich wyrazów, które się używa na co dzień. Nie nadążam, oni mi ich zabijają wcześniej, zanim ja wyjmę celownik. Mein Gott. No. I tak o to wam mówię. Dlatego mówię wam, że te szkolnictwo pozostawia jeszcze wiele do życzenia. To się co prawda być może kiedyś przyda, ale na przykład taki przykładowo układ równań. O, ja na przykład mam obecnie układ równań, dzisiaj pisałem sprawdzian. I powiedzcie mi, no przecież nie będę wyliczał układu równań z cebuli, żeby kupić sobie kilogram mleka. Znaczy układ równań, w sensie, że wiesz, x cebula dodać y mleka daje nam dwie cebule. A potem jeszcze to podziel przez dwa, żeby ci wyszła jedna. To jest według mnie nielogiczne i głupie, moi kochani. Kilos mądrze gada.pl. Chłe, chłe, chłe. Dobra. Jeszcze tam wyrąbmy tych panów. Nie wiem, ile jeszcze misji nas czeka do końca. Ale mam nadzieję, że niedużo, bo już mam dosyć. Już nie mam za bardzo o czym mówić, wiecie, w kodzie, bo... ja zauważyłem, że bardzo... Kiedyś jeszcze, jak mam takie emocje, tak latam. O Jezus, coś tu wybuchło, granat, fuu, zaraz padnę z silosu, nie? A teraz już mniej. O, posiłki. Fajnie, zleciało nam to szybciutko. Weźmy sekara, bo tam już się amo się kończy. Albo nie, weźmy to z powrotem, bo to jest szybsze, czyli będziemy mogli ich szybciej zabijać. Fajnie. Wiecie, ta myśl ekonomiczna. O, pięknie dostał. Co prawda nie ode mnie, ale... Ej, trafiłem w tą... fasadę. Nie, to nie jest fasada. Znowu coś pomyliłem. Dostał. No jak on... Przecież dostał, w karki wstał. Pięknie. Nie ma wybiegania. Walczyć to walczyć do końca, śmiecie. Tam już nasze czołgi jadą, także jest gitara. Wszystko się stało dobrze. Wszystko się stało dobrze, jakie podsumowanie. Dobra, ja mam wrażenie, że będziemy musieli stąd zaraz zejść, więc Maklowski, czy jak ci tam się... Jak ty się tam nazywałeś, chłopcze, to możesz się odsunąć już. Hops. No, mówiłem, ale ja nie mogę przecież. Maklowski, ja jednak... No, no, jest ser, teraz to se możesz. Ojejku, bym spadł. O lol, patrzcie tego z góry. Fuj, jak on we mnie weszedł, a ja mogę w niego wejść? Łach, 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 jestem w brumie, w brownie, czy jak mu tam, jak to się czyta, nie wiem. MP44. Tam da 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 dam da 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 dam da 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 dam. Tam da da da, nie, biorę to. Tam da 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 da. Dzień dobry. Dobra, wiem, upewnijcie się, że sektory są obstawione, spotkamy się za godzinę. Czułko, traktor, dobra, F9. Okej, okay, rozpoczynamy tak jakby nową, tak jakby taką część choćby skalowania, to jest Hill 400, czyli tak jakby wzgórze 400, 1944 dalej, 7 grudnia, przekroczyły granicę belgijsko-niemiecką. A, czyli jesteśmy gdzieś w Belgii, dobra, to mi wystarczy. A, jesteśmy już w Niemczech, to ciekawe. Ostatnie tygodnie spędziliśmy w okopach kilka kilometrów głąb terytorium Niemiec. Marzliśmy, Boże, jak ja jestem dzisiaj nieogarnięty w zamarzającym deszczu. Od czasu do czasu nocą niemo strzeliwała nas artyleria. No to taka miła odmiana, nie? 6 stopni zimno. Okej. Okay. Och, batalion zrobiliśmy do końca jutrzejszego dnia, co? Fu, nie pamiętam tej misji. Albo pamiętam? Tu jest nasza chałupa fajna, podoba mi się. Wejdźmy tam. Ja bym chciał tam wejść, tam mi się wydaje ładnie. Ja tam wejdę zaraz, dzień dobry. Tutaj bardzo ładne tutaj wyposażenie, podoba mi się. Full wypas, kuchnia, MTV Clips, zapraszam. Dawajcie dalej. Deutsche, tutaj są sąsiadzi, nie lubimy się za bardzo, także... M1 Garant załatwi sprawę na ziemię. Na ziemię, dziwko! Ruszam dalej, nie mam, mam zamiar to szybko przejść, zobaczycie. Wam pokażę. Nie! No to, że szybko przeszedł to, że to po prostu jest... Szybkie przejście według kilosu 53. No nie, znowu nienawidzę takich początków, bo się zawsze od początku człowiek zaczyna i to nie jest miłe, więc mi się nie podoba. Bo jak coś nie jest miłe, to nie jest miłe, jeśli kilosowi nie podoba. Przepraszam za małą atrakcyjność tego odcinka, ale mówię wam, że nie mam dzisiaj siły zbytnio, chciałem coś nagrać. Więc musicie się przyzwyczaić. Nie, ale dzisiaj po prostu jestem taki... Wiecie, każdy mężczyzna ma w swoim życiu pewnego rodzaju napęd. Napędem tym oczywiście jest kobieta. Więc jeżeli z kobietą coś nie wyjdzie, wtedy człowiek traci napęd i charakter, znaczy charakter i humor. Jeśli ktoś jest w moim wieku, to wie, o czym mówię. Ja to sobie przynajmniej tak odbieram. Tłumaczę, usprawiedliwiam, nie wiem. Wiecie, zły humor przez to, że coś tam nie wyszło z kobietami.
A przecież jak każdy nastolatek, Kilos 53 monookół panią Kilosową, rzecz jasna. Także wiecie. Nie ma tak łatwo, nie zabijać mnie. Złaf opurt w niemieckie obudy. Nie! Boże, już myślałem, że się skończy żywot Kilosa 53 i już nigdy nie znajdę pani Kilosowej! Czy tu się coś dzieje? Lubię tego Garanda, tak fajnie się nim strzela, jakoś tak lekko. O, ale nie, Luger rządzi bardziej. Przepraszam. Na ziemię. Nie! Ty pało! No jak od tyłu, Boże! Nienawidzę tej gry. To tak nie powinno być. Ej, gdzie? Where I am? Tu się zapisało, bo tak nie kojarzę za bardzo. Gdzie ja jestem? Ej, no nie wiem. Trudno. Ej, naprawdę nie kojarzę, gdzie ja jestem w ogóle. Smith? No dobra, chyba przeskoczyliśmy troszeczkę czasoprzestrzeń, także... Cieszmy... A nie, to tutaj byłem. Dobra. Nie, to jednak nie. Mój błąd! Zostaw mnie, dojczu. No nie, super. Ja to jestem po prostu... Tak czasami wykokszony, że to jest po prostu Meksyk. Magic, panowie i panie, magic. Tarararam, tararam, tararam. W ogóle mam pomysł na... Aha, właśnie. W niedalekiej przyszłości możecie spodziewać się LEGO Indiana Jones. Także radujcie się, wielbiciele Piratów z Karaibów, gdyż seria Indiana Jones będzie jeszcze bardziej zajebistsza niż poprzednia. Ty, żeś mnie teraz kropnął poprzednio, gnoju. I możecie się spodziewać też pewnego horroru z Oberem. To jest dosyć znany horror, a to jest chyba pokój do nie wiem czego. Dostajesz wiadro, srasz na wiatr, że to jest chyba pewnego rodzaju łazienka. Także spodziewajcie się dwóch nowych gier w niedalekiej przyszłości, tylko jest problem. Problem, o który bardzo was proszę. Nie wiem, czy ja już to nie mówiłem w Kiriku, ale my tego Kiriku naprawdę nie przejdziemy, bo ja dalej nie obcykam, jak tam się kłóca. Więc jeżeli ktoś by wiedział, to naprawdę byłbym tak wdzięczny za pomoc, bo nie ukończę tego i muszę to dać do zawieszonych. Z jakiego powodu? Z powodu dlatego, bo Kilos nie umie kłócać. No zobaczcie sobie, jak to będzie wyglądać w papierach. Także wiecie, w nieprzyjacielskich budynkach. Nie, nie, zdław opór nieprzyjaciela w budynkach. Dobra, przepraszam, źle czytam. Ile was tam? M1G mnie denerwuje z tego powodu, że on się tak jakby... Nie da się go przeładować w trakcie strzelania, kiedy masz na przykład jeden nabój do końca, nie? Nie ma tak łatwo. Ja się nie dam. Ja powiedziałem, że ja już mam dość gnięcia, więc ja mówię wam, jak już się naprawdę wkurzę... No co za tępy granat wybuchasz, albo nie? Zdecyduj się! A nie rób ludziom nadziei, tak se myślę, o Jezus, wybuchnia tu, nie! Wake up, Kilos! To tylko sen! Czasami mam wrażenie, jakbym grał w jakiejś chorej grze. I bynajmniej to nie Call of Duty! Tam tararara. Dobra, jeszcze jeden budynek. O, to mi się właśnie nie podoba, że sobie przeładowałem, muszę strzelić ten ostatni pocisk. I potem tak jakoś nagle mnie łapie taka myśl, że o mój Boże, to już koniec? O, na przykład teraz trzy naboje, podchodzę do gościa, jeden wolny tu. O, a dwa mi nie starczą. Znaczy, a tu starczyły, dobra, zwracam honor, kolejny piękny pokój, ozdobiony i w ogóle. Pierwsza drużyna spotka się na drodze z sierżantem Randallem. Ogólnie ta część ma za zadanie zdobyć te wzgórze 400. To się dzieli na kilka misji, także dam radę. Dobra, MP40, Thompsona mamy, dalej mamy Thompson, taparapatampapampom. Nie wiem, czy to już nie jest koniec tej części. Panie Randall? Tak, to jest już koniec chyba. Nie, kurde, co jest, tak? Ale nam Joe'ka zrobili. Zajmij niemieckie umocnienia na wschodzie. Może byście tak zaczekali na mnie, czy coś. A tam z dala, kokrze z dala. Gdzie my jesteśmy? Nie zatrzymywać się za krowami, krowa nie jest kula odporna, nie ochroni się przed moździerzem, synuś. Ciekawe, czemu oni się zawsze chowali za krowami, nie? Zobaczcie, nawet w poprzedniej misji, gdzie jaka najlepsza osłona na polu? Krowy. Na podłogę. Dobra, dwa naboje, to jeszcze w ciebie i tak. A ty się nie czołgaj. A ty tu się nie czaj. A ty na górze, a zaraz idę po ciebie. Idę po ciebie. Co jest? Myślałem, że to będzie takie fajne, że wiecie, że Kilos wróży, ale nie, Kilos zrąba. Zajmij niemieckie umocnienie na wschodzie. Mam nadzieję, że to jest to. Ja rzucę tam granata. Zróbcie mi osłonę dymną. Toście mi, to jest na pewno mój granat. Ja sobie dam głowę uciąć, że to był mój granat. Gdyby nie ten granat, ja bym przeżył, ale wiecie, chciałem wam pokazać, że można się też...
Muszę się uczyć na błędach. Nie rzucaj granatów, Kilosie. I co to ma być? Tu będę przez... Ej, bo oni są gdzieś z tyłu chyba. Takie mam dziwne wrażenie. Albo z przodu? Schowam się za kołem. Tu będzie bezpiecznie. No, mówiłem. Żyję. Won, 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 won. Von Kugel Scheiben. Ja w ogóle chciałbym się nazwać Won. Takie Kilos Von 53. Fajnie by było. Tarararam, tararam. W ogóle Won to jest oznaka szlachecka. Ale zawsze się zastanawiałem, skąd pochodziła moja rodzina. A w ogóle zrobię audiologa. No nie, nie ma tak. Nie ma takiego bicia. Ja już powiedziałem, że ja się tak z wami nie bawię. Możemy się pobawić tak. Ja ci pokażę zaraz. Hans, chodź tutaj. Będziesz służył za trapę. Tak się będziemy bawić. Ja ci pokażę. Ja ci to teraz pokażę. Tylko pójdę do następnego umocnienia niemieckiego. Chodźmy na północ. Jezus, teraz moździerze. Co za gówno. Dziwna ta misja. Ale dobra. Przeskoczę? Nie przeskoczę. Bo przecież niewidzialne ściany są wszędzie. No i tu też. Pewnie. Tam są miny. No to dziwne, to tak jakoś nie mam zielonego pojęcia, którędy mam ruszać. Może jakoś tak boczkiem? Nie, znowu się zgubiłem. Nie, dobra, są nasi, dobra. Rice, rice, to był chyba ten ryż, o ile się nie mylę, chociaż nie pamiętam. A, bo to tak, przechodzisz tamtędy i dochodzisz do jakiegoś dworku, dobra. Także na tym audiologu chciałbym wam troszeczkę poopowiadać o mnie, bo nie wiem czy wy... Ej, nie strzelaj tak jak ja przechodzę, o widzisz, tak se... Łapka w górę za to, kochani. Takie rzeczy tylko u Kilosa. Nie, ale to było mocne, co nie? Powiedz, no niech mi ktoś powie, że to nie było mocne. No proszę was, powiedzcie, że to nie było mocne. No Boże, kochany. Ja naprawdę nie spodziewałem się takiego obrotu sytuacji. Myślałem, że to będzie, że mnie zabije, ale dlaczego to nie zabiło mnie, a zabiło gościa, który strzelał? To jest ciekawsze. No ale dobra, mniejsza. Mniejsza, oto mam jeden nabój, także se wyszczelę, nie? Przejdę sobie tędy, tutaj tak czas, rozpras i wychodzę z powrotem, bo oczywiście marnuję czas, bo nikogo tu nie ma. Oj, dostałem jeszcze wiadomość na Skype'u, pewnie od Karbiego albo od Dominika, gdyż oni chcieli rozmawiać ze mną, ale ja jestem zajęty, bo ja bardziej kocham was, moi widzowie. Nie no, żartuję, najważniejsi są przyjaciele, czyż nie? Okej, tu jest kościół, nie lubię kościołów, znaczy... W sensie w ogóle nie lubię naszej chrześcijańskiej religii, bo ona zmierza w złym kierunku. I za parę lat, jeżeli dalej będą tak... O, w ogóle zajdę od flanki. Jeżeli to dalej tak będzie zmierzało w takim kierunku, jakim zmierza, to cienko widzę ten nasz chrześcijań. Znaczy nasz, no ten, który ja wyznaję, prawda? Chole. Musimy oczyścić ten dom, ale jazda, słyszę w słuchawkach. Czekajcie, słyszę rozmowy. Ej, weźcie to, otwórzcie, bo mnie to... Czekać na mój rozkaz. Okej. Okay. Trzy. No nie nam, tylko miałeś lecieć 3-2-1. No i super, granat mój się oczywiście odbił, pewnie. Zrzucajmy granatami w ścianę, to jest bardzo dobre, moja... Na ziemię! Judę! Zostaw mnie! Nie ma. Nie ma takiego... O, słyszałem coś przeładowywanie. Idziemy do góry. Oczyść dom z nieprzyjaciół. Dzień dobry. Ja was zajdę od tylca i będziecie mieli źle... A, to zech was zaraz. Gin w męczarniach, Hansie. A teraz gdzie tutaj? No i nie wiem, no oczyściłem domek, także... Oczyść domy, czy... A, teraz musimy zlikwidować załogę. Odsuń się! Nienawidzę, jak mi tak bloczą. To samo, jak chodzę gdzieś na przykład w sklepie, nie? Nienawidzę, jak mi ktoś idzie przede mną i chodzi tak wolno. No Boże, jak mnie to denerwuje. Szłapski moździerz na dziedzińcu kościoła, co? Aha, znowu tracę czas, Kilos. Kilos znowu traci czas. Se będę szczelał, żeby zrobić sztuczną akcję. Bo to się jakoś tędy wychodzi, nie? Rozwal to. Dziękuję, ale dynamiczny ten był cios, naprawdę. Zaiste. Co, mogę tu coś podłożyć? Fajnie. Nie wiem po co, ale niech będzie boom! Ja lubię jak jest boom, wy też lubicie, nie? Boom! O nie, o nie! Ja czułem, że my do tego kościoła wejdziemy. Także wracając do tego chrześcijańska, no to chrześcijaństwa, to sami widzicie jak to wygląda, że... Wielu moich znajomych do tego kościoła nie zagląda. I ja też do niedawna też nie zaglądałem zbyt często, a jeżeli teraz nie nauczymy się do tego kościoła chodzić regularnie, czyli co niedzielę, tak przypuśćmy przynajmniej, no niech już będzie nawet co dwa tygodnie, to jaka jest szansa, że nasze pokolenie następne, czyli nasze dzieci, tak jakby moje dzieci, dziecko Kilosa, no wyobrażacie sobie moje dziecko? Ja bym bardzo chciał mieć syna, normalnie... Lubię dzieci w ogóle i chciałbym być dobrym tatusiem.
To trochę takie specyficzne marzenie w wieku 14-15 lat, ale taki jakiś mam, nie wiem. Tak bym bardzo chciał jakoś. Ogólnie dziecko mieć fajnie by było. Ale z jakąś taką poukładaną kobietą, a nie z jakąś dziwką. Dziwek w dziwkach kilos nie gustuje. Znaczy nie, może i gustuje, ale na pewno to nie jest dobry materiał na matkę. Tym bardziej, jeśli urodziłaby się dziewczynka. Ale ja znowu o czymś mówiłem i znowu zapomniałem. Dobra, już mam nadzieję, że wszystko, nie? Czy to coś na górze jeszcze? Zajmij kościół, jest zajęty. Pambara. Znowu. Którym raz już te bramy rozpierdziela? Tak, zajęliśmy kościół, kiedy on wykopał bramę. No dobra, niech będzie. Dobra. Na wzgórzu na północ jest pełne szło, jutro ich stamtąd... No właśnie, czyli następna misja będzie na tym wzgórzu, a nas jeszcze następniejsza będzie bronić tego wzgórza, a jeszcze następniejsza... Jeepy! Ja chcę dać jeepa. Jedziemy! Kilos jedzie. Wsiadaj, Randall! Leci, I'm sexy, and I'm now... Szeregowy, sprawdźmy blokadę. No, sprawdzajcie, co chcecie, ja tam mam jeepa, więc jest git. Dobra, 9.